Witam, witam bardzo gorąco. Krótka opowieść o miksturze, tak? Takim oto narzędziem super ekstra, trochę przerobionym, żeby ściskiem zapać o stół, przemieliłem czosnek. Niestety czosnek był na tyle. Słuchajcie, to jest tak na kostkę śmiesznie, tak? I się kręci, nie? I przemieli, niestety, no tutaj miał wyciekać sok, ale to czosnek już teraz, co dostałem, to za suchy i on tego soku, no nie, no to co się przemieliło z tymi skorupkami, to tak jest, tak? Już dane. Teraz tu robi się miód, tak? Zagrzewa się, żeby był gorący, tak? Żeby był gorący, żeby ładnie to mi się rozrobiło. Teraz tu mam taki cukier, on jest bardziej miałki, ten w torbach po 25 kg, on jest trochę bardziej miałki, dużo łatwiej taką maszynką zrobić cukier puder. Ja miałem w takim worku resztkę, że w tym worku było gdzieś tyle, tak? I tu już mam zmielone, prawda? Tu już mam zmielone, tu widać, że ten czosnek jest na taką papkę zmielony, tak? Ja go zmieliłem już dużo wcześniej. Czosnek można zrobić właśnie wcześniej, z rana na przykład, ze względu na to, że jak go pognieciemy, to on wtedy dopiero dostaje tą swoją moc, tak? No i w tym koboczku mam tyle. Tu już pod spodem coś tam miodek pływa. Już widać, że cukier się w nim zapada. No i tak. I wtedy tą maszynką, taki ten drobniejszy cukier, nie ten sklepowy, to jesteśmy w stanie zrobić lepiej, trochę lepiej, tak? Szybciej. I widzę, że lepiej się zrobi na pył, tak? Tak, bo nie możemy zostawiać kryształków. Jak będziemy sypać kryształkowy, to pszczoły i tak go wyrzucą, on będzie się sypał, tak? One go tylko obliżą, a ten kryształek zostanie, tak? A to, co ten cukier puder z tym miodem, to tak to się wszystko wykona, prawda? I teraz próbujemy coś wam pokazać, co będziemy robić dalej. Mianowicie, żeby opowiedzieć tak z grubsza, czym to się je, prawda? I jakie robić mniej więcej może proporcje, tak? Proporcje zaiste są takowe, że ten czosnek, ja to wziąłem już w zeszłym roku, to robiliśmy, tak? W tym roku znowuż, z tym, że w tym roku przez to, że taki czosnek, to robimy, że ten czosnek już będzie w tym cieście, nie? One normalnie, ten miąższ z tego czosnku, one wszystko wyżrą, zostaną tylko te łupinki, nie? Więc tak to będzie. I teraz, że ten cukier puder, że ten czosnek to już też stworzy nam jakąś konsystencję tego i tego miodu, tak? I teraz dam słoik miodu, spróbuję to zagnieść na słoiku miodu, to co mam, tak? Jeśli mi się uda zagnieść to w miarę sprawnie, teraz nie będę jeszcze brudził rąk, żeby właśnie można było dotknąć telefonu, jeśli uda mi się to zagnieść w miarę sprawnie, tak, że będzie się odklejać od wszystkich ścian, nie? To jeszcze tutaj dorobię kilka kubeczków, tak? Bo chodzi o to, że te ciasto ma być twarde nam, że ono ma się normalnie odklejać od tych ścian. Tak, że jak będziemy formować sobie wstrecz, kluski, to, że nam się nie będzie kleiło tak już do rąk. Tak, więc to będzie mega twarde, nad tym naprawdę się napocę. No ja tam przygotowuję sobie 3 słoiki, bo po prostu nie wiem, być może dam tutaj słoik i po rozgnieceniu będzie to no wymagać jeszcze więcej miodu, więc doleję jeszcze więcej miodu, prawda? No, ale kwestia jest taka, że już później tego miodu nie, tylko dosypywać cukru. Jak już mamy to ładnie rozgniecione i widzimy, że jak zostawimy tą kluchę i ona się rozlewa, dodajemy cukru, przesypujemy, zagniatamy. Przesypujemy, zagniatamy. Ze 3 kubeczki przemielone, tak, zagnieciemy, wtedy znowu klucha, jak znowu będzie robić typowo. Jeszcze raz. Tak, to jest bardzo męczące, nie? Ja nawet nie wiem, czy tym chobokiem tu nie będę na ziemi operował. Więc, no, włączę kolejny raz kamerkę, jak będę już to dzielił na kawałki, a tymczasem jadę, nie? Z robotą, żeby na jutro mieć to gotowe. Tu jak widać szmateczki mam już pocięte, świeże, ponad 30, więc starczy. Dzisiaj jeszcze dorobiłem daszki, więc ta krótka pasieka już jest wszystko na normalnych daszkach. Jeszcze mam kilka tych gum, nie, moich, daszkowych. Mam jeszcze chwilę, niech ten miód się trochę podgrzeje. Mam jeszcze trochę tych gum, tak,
kilka z pięć, no to jeszcze dorobimy daszki różne, żeby były, nie? Żeby były. Tam widziałem, że na tych ulach, co mają potem zostać dwukorpusowe trzcinowe, to po prostu, nie? Ten daszek musi być większy, więc muszę chyba dorobić takie trzy. Tak? Muszę dorobić takie trzy. A potem już bardziej patrząc na jedno te deskowe, tak? I tych daszków się narobi, że ich będzie, a później jeszcze jak gumy się doklepie, to jeszcze dorobimy coś, że będziemy robić jednościenne i w ogóle, nie? Bo tych gratów mamy mnóstwo, tylko ewentualnie dorobić kilka dennic, chociaż takich jest, i kilka daszków i można jeszcze tam, nie? Koptować tych uli, ale w tym roku może wcale właśnie nie będę chciał robić więcej niż 50, na pewno nie. Raczej będę chciał zatrzymać się do 50 ze względu na to, że wiosną ruszą też różne inne prace, sami zobaczycie, więc lepiej, żeby utrzymać tak w miarę, nie, to co mamy, może trochę więcej, nie, żeby w razie czego, jak zimą nam coś padnie, żeby znowu coś mieć, pszczół, tak, no i wsio, i działamy, nie, działamy z tym czasem. Wlewam teraz miód i powoli go obsypuję z boków, nie, będę go powoli obsypywał tak z boczków, żeby on nachłaniał, a później już będę gniót. Tak? I trzeba uważać, póki jest tak mocno gorące, to żeby się w razie czego nie poparzyć tym miodem. Witam ponownie. Wszystko już zrobione, ręce umyte. Trwało to trochę, no ale jest. Mam całe wiadro. O, pasztetowych dla pszczół. No i mam tych porcji, nie wiem, niecałe 30, więc po prostu przychodzę do ula, tnę na pół, tak, srut, ładnie na pół. Widziałem, że kamerka mi chyba trochę odwróciła do góry wcześniej. Więc to tnę na pół i w tym momencie pokażę wam jutro, jak to będziemy robić. Mam nadzieję, że pogoda na tyle w ogóle pozwoli, że damy radę to zrobić. Jeśli nie, to odpuścimy. No ale osobiście wolałbym tak w to już ruszyć, żeby to mieć włożone. I w tym momencie przyjdziemy sobie na przykład za tydzień, dwa, tak? Możemy przyjść za tydzień, tak? I wtedy tam obadać, kuknąć od góry. Czy pożerają, tak? W tym momencie zobaczyć, ile nam zostanie tych naszych pasztetowych. I wtedy, jeśli widzimy po tym tygodniu, że one żrą, to albo wiemy, że nam starczy na dołożenie, albo dorobić, ze względu na to, że niektóre rodziny od razu to zaczną brać, niektóre rodziny za jakiś czas, niektóre rodziny w ogóle, tak? Więc to wszystko różnie, nie? Ale już teraz jesteśmy przygotowani, że podchodzimy. I tak, i za tydzień pójść i obadać, jak biorą, nie? Tym bardziej, że widzieliśmy jedną rodzinkę, która miała, co dałem plastrę i też jest jeszcze jedna rodzinka, co słyszałem, że jest taki właśnie coś dziwny szum tych pszczół, więc no, jutro obadamy. Ta temperatura podrosła, jest około zera na plusie, coś takiego. Wszędzie błoto, nic nie marznie, więc raczej jest dodatnio. No i to jest pierwszy motyw. W tym roku bardzo szybko, nie? Coś tam wrzucimy w te pszczoły. No mam tylko nadzieję, że po prostu coś się to podratuje, nie? Że te, które są trochę pochorowane, te pszczoły, a dadzą radę do oblotu i tak dalej, to, że może trochę zdrowotnie, nie? Je ten czosnek wzruszy, tak? I może ten sezon będzie wyglądał trochę lepiej, nie? Może. Zobaczymy, wszystko się okaże. To też zobaczymy, jaka będzie pogoda później i tak dalej. Ale na pierwszy start mamy. Do tych ciast, tak, tego typu, możemy na przykład dodać trochę świeżego soku z cytryny, nie? Podejrzewam, że moglibyśmy dodać trochę soku z buraczka czerwonego, ale to dopiero później. W tej chwili to tylko po to, żeby uratować niektóre rodziny, plus do tego, żeby one się już podleciały, nie? I te, które będą chciały brać, to będą chciały brać. I to było to wszystko i życzę miłej nocy.